zaraz po święceniach w niedługim czasie, mianowicie w roku 1958, byłem w Krakowie i tam spotkaliśmy się po raz pierwszy. To znaczy, to spotkanie polegało na tym, że przedstawiłem się, że ja interesuję się młodzieżą, również pracującą, szczególnie w fabryce chemicznej w Piastowie. No i wtedy tak, oto bardzo ciekawe, bardzo interesujące. No właśnie, ten kierunek pracy powinien być rozwijany wśród nas księży. I na tym właściwie rozmowa ta się skończyła, ale jużśmy się zapoznali i potemśmy się już tylko przelotnie tak w różnych sytuacjach spotykali. W roku 1963 udałem się na takie spotkanie, konferencję specjalną zwołaną do Księżówki w Zakopanem i tam wśród nas wielu przyjechał i wygłosił, powiedzmy sobie, prelekcję, konferencję ksiądz biskup, wtedy już Karol Wojtyła z Krakowa. Te konferencje organizowała właściwie Warszawa. Ksiądz już nie żyjący, duszpasterz też akademicki, ksiądz Tadeusz Uszyński. I tamto w czasie tego spotkania, między innymi ksiądz biskup Karol Wojtyła, późniejszy Ojciec Święty, to mówił na temat duszpasterstwa turystycznego, a w szczególny sposób ukazywał możliwość udawania się z grupami studenckimi i młodzieżowymi do różnych miejsc, które były sanktuariami albo były wielkimi pomnikami, pamiątkami z okresu różnych wojen i z okresu historii Polski. Sam mówił, że takie pielgrzymki, tego rodzaju wycieczki organizuje ze swoją młodzieżą do różnych miejsc w Polsce. W szczególny sposób mówił o Krakowie i zachęcał, zapraszał nas wszystkich, abyśmy tam przybywali. I rzeczywiście wtedy, w czasie takiej przerwie po posiłku, po przerwie poobiedniej, to dłuższy czas rozmawiałem z księdzem kardynałem i on mówił, no tak, to bardzo pięknie, ksiądz się interesuje młodzieżą i tworzy tego rodzaju grupy, już ich jest tak wiele, no to to jest wspaniała sytuacja, z młodzieżą pracującą należy rozwijać pracę i ją kształtować. To jest przyszłość nasza. Zrobił na mnie wtedy przeogromne wrażenie i wzbudził wielką zachętę. Także nie tylko ja, nie tylko moi koledzy, ale szereg księży, którzy wtedy przyjechali, chętnie zabierali głos w tej dyskusji i wzbudzało się w nich ten wielki entuzjazm, wielka chęć się wzbudzała do pracy wśród młodzieży w różnych sytuacjach życiowych. Ja potem przez dłuższy czas brałem udział, byłem nawet sekretarzem Komisji Episkopatu do spraw duszpasterstwa ogólnego. Na tych to komisjach, które najpierw zbierały się w Krakowie na Franciszkańskiej, a potem w Zakopanem w Księżówce, tam częstośmy się spotykali i częstośmy rozmawiali na dużym stopniu. No więc ja pamiętam bardzo taką ciekawą, bardzo wyprawę w takie popołudnie jednego dnia, bo to zawsze te spotkania odbywały się po uroczystości Trzech Króli, po Nowym Roku zwykle, w okresie
zimowym, i to było w Zakopanem na Księżówce, trwają te konferencje, w których biorą udział nie tylko hierarchowie kościelni, a więc księża biskupi, różnego rodzaju dyrektorzy wydziałów duszpasterskich, ale również i inni zaproszeni duszpasterze, którzy mają coś na ten temat do powiedzenia, na uwadze, zapraszani są. I te obrady zwykle trwały 3-4 dni. Więc były okresy, kiedy można było tak swobodnie rozmawiać i kontaktować się poza konferencjami. Więc to bardzo mnie to uderzyło jednego dnia, to z wielką radością podjąłem tą propozycję, idę korytarzem. Ja mieszkałem, pamiętam, w Księżówce w pokoju numer 30, a ksiądz kardynał Wojtyła mieszkał wtedy w pokoju 26, tam zwykle ci przewodniczący mieszkali, zajmowali to miejsce, pokoiki były takie, są w starej tak zwanej Księżówce. Jest popołudnie, padał trochę śnieg na przemian z deszczem, potem jakoś to się wszystko przeszło, pogodziło. No to co, przejdziemy się dalej. No, gdzie pójdziemy? To chodźmy, pójdziemy na Kalatówki. I tam będąc, idąc do pustelni, jest po dzień dzisiejszy jeszcze troszkę przerobiona tylko kaplica, do którejśmy weszli. Było tak bardzo szaro. Tam bardzo gorliwie w skupieniu wielkim modlił się ksiądz kardynał, wtedy Karol Wojtyła, jako uczestniczący, przewodniczący tej to właśnie sesji Komisji Episkopatu do spraw duszpasterstwa ogólnego. No i w pewnym momencie ksiądz Ojciec Święty sięga do kieszeni, do portfela i wyjmuje taki banknot, który był z górnikiem, to było 500 złotych. Ja myślę sobie, czy coś mam, czy nie. Sięgam do kieszeni, a również miałem tak zwanego czerwieńca, czyli 100 złotych. Włożyliśmy do puszki, no jeszcze potem obejrzeliśmy wszystko. Mówi, no ta kaplica domaga się w tej chwili jakiegoś zabezpieczenia większego. I potem poszliśmy do pustelni brata Alberta, tam się obejrzeli, tam się wiele rzeczy omawiali i charakterystyczna rzecz jest ta, i to muszę omówić i tam to upamiętnić, mianowicie wracając, w takiej cembrowinie było źródełko i pielgrzymi tam obmywali sobie twarz albo ręce, twarz zwykle, oczy przecierali. Mogłem zauważyć taki piasek, z którego jak gdyby bąbelki takie wyskakują, to znaczy źródełko bije ku górze. No, najpierw zrobił to Ojciec Święty takie płycie kamiennej, chodnikowej, tam była, ukląkł, sięgnął, przemył sobie twarz, oczy, mówi, zrób to samo, a będziesz miał dobry pogląd na świat. Bo wtedy były poglądy różne. Pogląd katolicki był marksistowsko-leninowski i inne. Przełamij sobie oczy, twarz, a będziesz miał dobry pogląd na świat. No i tak się właśnie, to bardzo było charakterystyczne. Potemśmy poszli dalej, rozmawialiśmy na tematy młodzieżowe. Wreszcie potem doszliśmy do herbaciarni w Kuźnicach. Tam już Ojca Świętego te wszystkie kelnerki dobrze znały. Wiem, że były takie tylko socjalistyczne herbatniki i z herbatą myśmy mieli. No i po tym wszystkim wróciliśmy z powrotem i częstośmy się spotykali, omawiając bardzo szczegółowo wszystkie sprawy związane z młodzieżą. Ksiądz kardynał przyjeżdżał do Krościenka. Tam kontaktował się z młodzieżą
organizowaną przez księdza Blachnickiego, popierał bardzo jego inicjatywy, nawet po dzień dzisiejszy w Krościenku jest tam dzwon zawieszony z moim imieniem Bogusław. Bo ja wszelkie idee związane z ruchem Światło-Życie wprowadzałem tutaj w archidiecezji warszawskiej, a szczególnie takim ośrodkiem działającym był ośrodek przeze mnie odbudowany w Magdalence pod Warszawą. Ośrodek rekolekcyjny. No wiem, że z powodu tych kontaktów z młodzieżą, zwłaszcza tą młodzieżą oazową, miał szereg takich uwag i powiedzmy sobie tak wypowiedzi. My wszyscy mieliśmy pseudonimy. Jak się szło z młodzieżą, to młodzież nie mówiła ksiądz, tylko mówiła w niektórych wypadkach wujku, w innym tam jakoś inaczej. No mnie nazywano, nie wiem dlaczego, ale nazwano mnie prezesem. I byłem, choć po dzień dzisiejszy jestem prezesem u tej młodzieży. Był rok 1976. Wtedy to na dziedzińcu na Miodowej 17 spotkałem się bezpośrednio z Ojcem Świętym i Ojciec Święty mówi tak, słyszałem, że budujesz jakiś ośrodek rekolekcyjny dla młodzieży w Magdalence pod Warszawą. A mówię tak, bardzo zapraszam Waszą Eminencję do przybycia i obejrzenia. Tak, chętnie bym skorzystał, bo wiem o tym, że robią w Magdalence stolarze i cieśle z krzeptówek pod Zakopanem. I było to tak, no to mówię, to bardzo zapraszam Waszą Eminencję, to kiedyś przy jakiejś możliwości chętnie pokażę wszystko po kolei. A moglibyśmy dzisiaj po południu pojechać? Z wielką radością. No i tak to pojechaliśmy do Magdalenki. Tam rzeczywiście pracowali z krzeptówek, jak już powiedziałem, stolarze i cieśle, górale, którzy doskonale to robili. Doskonale to przerabiali te dwa baraki, które były przed tym miejscem, gdzie dokonywano skupu różnych płodów rolnych i odbierano kontyngenty, które były nałożone na ludność okoliczną. To nie wiem, czy tym wszystkim mówić. Potem jakiś czas było tam nawet więzienie dla przejściowych aresztowanych ludzi spośród Polaków, których w wielu wypadkach wywożono bezpośrednio do obozu koncentracyjnego. Więc te właśnie baraki zdecydowaliśmy przerobić, dostosować do tych potrzeb. Otrzymaliśmy na to wtedy nawet zezwolenie i to odbywało się normalnie, legalnie, z tym, że dokonywali tych prac przeważnie ludzie, którzy byli spod Zakopanego albo z gór. Oni znali się na tej sztuce odbudowy, odreseurowania w drewnie tychże właśnie obiektów i tak to się dokonywało. Pojechaliśmy wobec tego z Ojcem Świętym do Magdalenki. To był taki czas, jak gdyby przerwy w konferencjach. No i wtedy Ojciec Święty zwiedzał to, mówił, o muszę powiedzieć to swoim księżom i ich zachęcić, żeby taki ośrodek Kraków też gdzieś otrzymał i znalazł. No i tak to się stało, chodząc wtedy po tych ułożonych deskach. W pewnym momencie jakoś jedna deska, kiedy dał krok do przodu, odbiła i uderzyła Ojca Świętego w nogę. Wtedy, no oczywiście zobaczyliśmy jak to jest, natychmiast pobiegłem z pomocą, to już jest drugi, ale mój Ojciec Święty mówi, no nic, wszystko się da, to siostra Stella podbiegła, przyniosła wtedy, pamiętam, denaturat i przemyła tę rankę Ojcu Świętemu.
No i dalej kontynuowaliśmy odwiedzenie. Pamiętam, że w roku 1996, w 40. rocznicę moich święceń kapłańskich, tudzież święceń kapłańskich moich kolegów, w tym również i księdza prymasa Józefa Glempa, udaliśmy się ze specjalną pielgrzymką na jubileusz 40-lecia do Watykanu i tam byliśmy uroczyście przyjmowani. I wtedy, kiedy kolejny Ojciec Święty do nas podchodził i witał się z nami, wtedy mówi tak: no widzisz, u ciebie sobie skaleczyłem nogę i teraz chodzić nie mogę. Wszyscy spojrzeli na mnie. Ja oczywiście ucałowałem Ojca Świętego w rękę, mówię: no przepraszam, jeśli to się w jakiś sposób z mojej przyczyny stało. Nie, to była taka szczególna okoliczność. I wtedy od razu Ojciec Święty zaczął mówić o działalności duszpasterskiej poprzez środowiska albo miejsca rekolekcyjne. I dał jako przykład właśnie Magdalenkę. I wtedy to Ojciec Święty nam niejako wskazał drogę, gratulacje złożył przede wszystkim, wyrazy najlepsze życzenia, a następnie ukazał nam możliwości pracy w dzisiejszej rzeczywistości. I dziękował wtedy nam, kapłanom, że przez 40 lat, no tak trzeba powiedzieć, pięknie i owocnie pracowaliśmy. Wielu księży opowiadało o swoich doświadczeniach duszpasterskich. To było bardzo ciekawe, interesujące spotkanie. Ja nie podejrzewałem, chociaż bardzo cieszyłem się, że konklawe się odbywa. I wtedy odprawiałem mszę świętą po mszy świętej, u świętego Aleksandra. Po mszy świętej wychodząc, ludzie już stali od strony Nowego Światu na takim podejściu. Mówi: proszę księdza, mamy nowego Ojca Świętego. Kogo? Karola Wojtyłę z Krakowa. No, od razu się odśpiewali: Boże, coś Polskę, i tak, i ludzie się zbiegli, i zaraz wtedy mogłem to zauważyć. Mieszkałem wtedy na Książęcej 21, a naprzeciw była droga partyjna, gdzie był gmach Komitetu Centralnego PZPR, i całą noc wtedy Komitet Centralny się gromadził, zgromadzili się, obradowali, bo światło było wszędzie zaświecone, wstawione milicją, były narady wtedy. Rada Państwa zażądała, żeby dać 350 biletów dla nich, do ich dyspozycji. I rzeczywiście ksiądz prymas polecił, żeby przygotować i dać kart 350. Nawetśmy więcej dali biletów wstępu. To było w tych pierwszych sektorach i to byli przeważnie ludzie partyjni bądź ich żony. Ale tak samo jak my wszyscy płakali i śpiewali: my chcemy Boga. Tak jest fakt. Ja to widziałem, obserwowałem na własne oczy. Podczas wszystkich pielgrzymek miałem możliwości brania udziału w tej pielgrzymce bardzo aktywnie, bo byłem przecież wtedy dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, więc na ogółśmy to wszystko wspólnie organizowali i przeprowadzali. I przypominam sobie kolejno wszystkie spotkania podczas tych pielgrzymek i byłem zawsze tym wszystkim przejęty, zachwycony i zachęcony do dalszej pracy i działalności duszpasterskiej. Tak. Ojciec Święty, no wspaniale. Tutaj szczególnie przypominam sobie te wielkie wydarzenia na dzisiejszym, na stadionie dziesięciolecia, gdy to z Pragi przybyło tyle młodzieży, tyle ludzi, przeogromna ilość, tak samo jak i w czasie pierwszej pielgrzymki. I wszyscy byli zasłuchani, a potem rozradowani wracali. To była mobilizacja jakichś wielkich osiągnięć duchowych, przeżyć religijnych.
To była coś pięknego, to było coś pięknego. No to jeszcze takie mogę opowiedzieć, jak wybrałem się do Gruzji, gdzie teraz jest pewien kryzys. Więc do Gruzji, do Tbilisi w roku 1999. Ta pielgrzymka była od 5 do 9 listopada. I wtedy pojechałem na tę pielgrzymkę, udałem się ze swoim wikariuszem tutejszym z Wilanowa, który nazywał się Zurigo Kakaczyszwili. I kiedy Ojciec Święty, witaliśmy jako duchowni Ojca Świętego, a tam było, no, tylko byli, tak się to złożyło, że z Polski poza nami dwoma to nie było księży biskupów i ani księży wtedy na tej pielgrzymce. Do Tbilisi myśmy się tylko udali. No i kiedy Ojciec Święty podszedł do nas, w ogóle się rozradował, uśmiechnął się bardzo, rozradował i się przywitał. I ja przywitałem Ojca Świętego, no przyjechaliście, jesteście tutaj, bardzo się cieszę. I wtedy, a to jest, mówię, przedstawiłem zaraz, to jest mój wikariusz, który jest z pochodzenia Gruzinem, który jest Gruzinem. Skończył seminarium w Warszawie Redemptoris Mater i został przeznaczony do pracy jako wikariusz do Wilanowa. A jak się nazywa? Ja od razu powiedziałem. Nazywa się Zurigo Kakaczyszwili. Ojciec Święty, jak? Dżugaszwili? Nie, proszę, proszę Wasze Świątobliwości, to właśnie jest Gruzin, który u mnie pracuje jako ksiądz. Pięknie pracuje, ma wielkie osiągnięcia. No i wtedy, jaki Ojciec Święty zapytał się, jaki jest później program, czy byśmy zwiedzali Gruzję, a tak, między innymi, mamy zamiar udać się do miejsca, gdzie urodził się Dżugaszwili, to znaczy Stalin, do Gorii. Tak? To powiecie mi później, jak tam było i co było. No i rzeczywiście potem ja napisałem Ojcu Świętemu, opisałem całą tą podróż do Gorii, jak się to odbywało. Między innymi tam mogliśmy zobaczyć budującą się, rozpoczynającą się budowę kaplicy katolickiej. W przerwach między konferencjami, a zwykle to było w okresie od, przerwa taka była od godziny gdzieś drugiej do godziny piątej, no więc wtedy czasem będąc tam, nie zawsze, ale jak miałem coś załatwiać u księdza prymasa, to zajrzałem, patrzę, Ojciec Święty w skupieniu, tak modli się, tak całkowicie jak gdyby oddany tej wewnętrznej medytacji i łączności z Bogiem. To mogłem do tego i to razem, no to jak wtedy pamiętam, jak były tam sprawione nowe witraże w kaplicy, no to razem się pomodlili, odmówiliśmy Anioł Pański. To było wielkie wydarzenie, wielka radość. Przypominam sobie takie wydarzenie, kiedy to było pod Księżówką, w Zakopanem. Tam, gdzie teraz wznosi się jego pomnik. To tam Ojciec Święty mówi, jakie piękne są te góry. Jaki piękny wyraz. I wtedy w ciszyśmy się pomodlili, obserwując i patrząc. Szczególnie w kierunku wspaniałych Tatr. To wspaniała sprawa. Podziwiałem, że to tak, że Ojciec Święty wtedy kilka, to jeszcze jako kardynał, prawda, więc tak potrafił skupić się, jakoś tak lekko był pochylony. Wreszcie to jest na zdjęciach też ukazane, z takim jak gdyby wyciągnięciem rąk do przodu. Każdego człowieka jak gdyby przygarniał do siebie.
to wziął za rękę, to znów jakoś tak delikatnie, duszpasterzko, tak całą, jak gdyby obejmując jak gdyby całą grupę. Miał takie bardzo charakterystyczne duszpasterskie gesty, które mi się bardzo podobały.